Witam ponownie u Loeli na orakel pod tytułem Czy wyjaśnią się problemy w Waszym związku? Używam Lenormand kart. Proszę, niezależnie jakie są problemy, czy finansowe, czy uczuciowe, emocjonalne, rodzinne, finansowe, z pracą, czy wyjaśnią się te problemy w Waszym związku. Mamy kartę pierwszą. Ta karta mówi tutaj o głównym problemie. Ta karta mówi o uczuciach osoby pytającej w stosunku do partnera. Oczywiście w kontekście tych problemów. Ta karta mówi o partnerze, o myślach partnera w stosunku do partnerki i do tego problemu. I jeszcze jedna karta. Jakie jest rozwiązanie tej relacji dla Waszego problemu? Jakie jest rozwiązanie dla Waszego problemu? Wyciągniemy sobie jeszcze karty uzupełniające. Orakel miłosny dla relacji. Wypadły dwie karty, więc każdą kartę po jednej stronie i orakel energetyczny, jakie energie są ważne dla tego związku. I już zaczynamy czytanie pod tytułem Czy rozwiążą się problemy w Waszej relacji, w Waszym związku? Na dnie, w przełożeniu talii, jest karta rózgi, czyli są problemy, tak, są dyskusje, jakaś kłótnia, jakieś dylematy, jakieś niewyjaśnione sprawy, które trzeba wyjaśnić, posprzątać, usunąć, sprzeczki. Na pewno są problemy. Co jest głównym problemem w Państwa relacji? Dziecko, czyli może to oznaczać w dosłownym tego słowa znaczeniu dzieci. Dziecko, czyli chęć może dziecka. Chcecie mieć dziecko, być może nie możecie mieć dziecka lub macie dzieci i są one problemami po prostu dla Was. Nie umiecie się jako rodzice, jako partnerzy dogadać, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, problemy z dziećmi. Na pewno są to tutaj sprawy związane z dziećmi lub chęć posiadania dzieciątka lub też nowy początek, jeśli chodzi o nowy początek, nową fazę w tym związku, by coś się polepszyło, wyzdrowiało, jakieś uleczenie konfliktów, starych problemów, spraw, rozterek, uleczenie tych wszystkich spraw i jeszcze raz spróbować, czyli nowy początek jest tym problemem, by dobrze po prostu się udało jeszcze raz spróbować, jeszcze jedną szansę dać dla tego związku. Zobaczmy teraz tutaj myśli partnerki, czyli jest to osoba pytająca w stosunku do partnera i tego problemu. No tutaj partnerka myśli, czyli osoba pytająca, czyli Wy, że są ogromne straty poniósł ten związek, tak? Być może na emocjonalne straty, być może finansowe straty, być może straty związane z zaufaniem w tym związku,
Być może też miłość już nie jest taka, jak była, tak? Są ogromne straty, które tutaj Pani zauważa i czuje, odczuwa. Po tych kłótniach, sprzeczkach, dyskusjach, tak, na temat być może wychowania dzieci lub nie możecie mieć dzieci ze sobą, chcecie mieć dzieci, jest jakiś tutaj dylemat, dyskusje, sprzeczki na ten temat lub właśnie tak jak mówiłam, nowy początek, chcecie dać jeszcze szansę sobie i temu związkowi, chcecie zacząć jeszcze raz. Tutaj mężczyzna, czyli partner, który jest z Panią w tej relacji, wycofuje się, ucieka od problemów, izoluje się, siedzi samotnie, rozmyśla, dystansuje się emocjonalnie, jest zimny, niedostępny, ma blokady niesamowite, czyli ucieka od wyjaśnienia tutaj tych konfliktów i ciężko jest Wam po prostu do niego emocjonalnie dotrzeć. Poprzez to nie macie komunikacji, jesteście zablokowani i są po prostu coraz większe straty w tym związku. Macie teraz jakąś totalną izolację, przerwę w relacji, w komunikacji. Co jest rozwiązaniem tego problemu, tych problemów w związku, w relacji, tych sprzeczek, konfliktów? Nie jest to łatwe. Ogromne są między Wami jakieś przeszkody. Być może dużo się już zdarzyło, dużo przeżyliście, być może wydarzyło się coś strasznego, co poniosło właśnie, co stworzyło takie ogromne tej straty w tym związku, tak? Wypustoszało po prostu, wypustoszyło ten związek z emocji, z uczuć. Nie jest to łatwe, by tym problemom podołać. Droga jest trudna, by przejść przez tą górę problemów, przez ten szczyt, potrzeba siły, potrzeba po prostu wytrzymałości, wytrwałości, potrzeba dobrych nerwów, dobrej wytrzymałości, tak? Ponieważ droga nie jest prosta. By pokonać te problemy, te Wasze teraźniejsze tutaj konflikty, nie jest to łatwe w tej chwili. Nie jest to proste, by pokonać ten szczyt tych problemów. Ale na pewno jest to do pokonania. Należy przede wszystkim komunikować i dać szansę. Jest trudno. Ta droga nie jest łatwa. By wyjaśnić te problemy między Wami, jeśli jeden siedzi tu w izolacji, blokuje się, inna partnerka jest tutaj, znaczy partnerka Pani jest tutaj zupełnie spustoszona z jakich emocji, wyczerpana. Nie widzi tutaj już żadnych jakichś szans, możliwości. Nie jest to łatwe, by podołać tym problemom, ale możliwe, jeśli będziecie razem się starać. Zobaczmy teraz tutaj, co inne karty mówią. Express your love. Żebyście wrócili szybko do Waszych emocji miłosnych, uczuć miłosnych. Żebyście poczuli w sobie jeszcze raz miłość. Czyli tylko miłością, tymi pięknymi emocjami możecie pokonać te problemy, które tutaj zaistniały. Tylko miłością prawdziwą, jeśli wrócicie z powrotem do Waszej miłości, tych uczuć pięknych, miłosnych, tak, które były wcześniej, możecie pokonać wspólnie, razem te problemy i te szczyty. Tak? Taka jest tutaj dla Pani pytającej rada, a dla Pana dzieci. Tak, no widzicie Państwo, jak się karty tutaj uzupełniają, dzieci. Dzieci, you love, life is being affected by children. Czyli chodzi tutaj o dzieci, albo o Wasze wewnętrzne dziecko, by uzdrowić Wasze zranienia z dzieciństwa, albo po prostu o pragnienie dzieci. Chcecie mieć dzieci lub macie jakieś problemy z dziećmi po prostu swoimi, czy partnera, czy
no, na tle jakichś dzieci tutaj zaistniały jakieś konflikty, czy może nie możecie mieć dzieci, bardzo pragniecie, czy może chcieliście mieć dziecko, nie wyszło, no różne są losy, prawda? Czyli tutaj chodzi naprawdę o jakieś sprawy z dziećmi, że właśnie kwapią, męczą Was jakieś te problemy związane z dziećmi. Jeśli nie dla wszystkich to pasuje, to proszę sobie tutaj dopasować z nowym początkiem, nowa szansa na stworzenie, na spróbowanie jeszcze raz, tak? Na po prostu danie sobie szansy na odnowienie tego związku jeszcze, jeśli tutaj macie jakiś ogromny kryzys, tak? Co pokazuje tutaj ten szczyt góry, tak? Że nie jest prosto w tej chwili, u Was nie jest łatwo. Tutaj Angel of Love, czyli ta karta energii, Energy Oracle, przesyła Wam kartę Anioła Miłości. Czyli tylko miłość, proszę zobaczyć, ta karta i ta się znowu magnetyzują. Czyli tylko miłością, prawdziwym uczuciem, miłością, powrotu do tych odczuć miłosnych możecie uratować tutaj tą niesamowitą górę problemów, tak? Tylko miłością, komunikacją z uczuciami, z emocjami otwartą jest szansa pokonania tej ciężkiej drogi, tych problemów z dziećmi lub z chęcią, z pragnieniem mieć wspólnie dziecka, czy no, z tym nowym początkiem możecie to wszystko jeszcze raz spróbować od nowa, tak, sprostać temu tutaj ogromnemu, tak, problemowi, jeśli będziecie mieli szczere do siebie uczucia miłości. Proszę jeszcze raz odszukać w sobie, obudzić te uczucia miłości do partnera, partnerki, by po prostu poprzez tą miłość i to przez te piękne, miłosne doznania, uczucia jeszcze raz spróbować ze sobą stworzyć tą relację lub rodzinę lub zbudować rodzinę z dziećmi. Tego Państwu życzę. Piękne czytanie. Pomimo tych problemów jest szansa, by jeszcze raz po prostu się tutaj dogadać i spróbować. Tego Państwu życzę. Do usłyszenia już wkrótce. Proszę, subskrybuj mój kanał, kciuka w górę i do usłyszenia niedługo.